Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Janusze Rolnictwa. Jak widzicie, Miruś aż skacze z zadowolenia, bo dzisiaj jedziemy po napęd do mojej 60-teczki znaczy. No i z racji tego, że zetorek jest w lepszej kondycji od mojej 60-tki, to jedziemy zetorkiem i matura oczywiście. Wypowiedz się. No, tura już ma 2 lata, sprawuje się. Ale tak. Będziemy jechać, będzie dobrze. No. Czekaj, flaszkę idę przelać do ten po wodzie, w butelkę, żeby jak zetrzymię, to się nie rzepiali, czekaj. Zaraz wrócimy. Dobra, to ja wsiadam do niego, ale zobaczymy się dopiero gdzieś na jakimś postoju, bo wolę jednak nie nagrywać tego, co będzie działo się w kabinie. Ale że otworzę sobie drzwi i sobie wsiądę. Ło. Dobra, to ja robię cięcie i widzimy się za pewnie godzinkę dla nas, dla was za teraz. Dobra, jak wita, się trzeba było wyjeżdżać, ale już żebym schował interes, to można jechać dalej, ten Miruś też się był wyjeżdżać. I co, zostało nam jeszcze około 15-20 km po nasz nabytek. Jak widzicie, tam hen daleko jest nasza gospodarka. Miruś. Co? A będziemy testować potem napęd, nie? Ja, będziemy się przysiągać. Ale to już w następnym odcinku, że pokażemy wam, jak będziemy się robili walki tutaj moonwalków. I co, jedziemy dalej, nie? Wyszczałeś się, żebyś zaraz znowu nie jęczył, żeby się zatrzymać? Ta, jedziemy dalej. Dobra, no. Dobre, jesteśmy na miejscu. Jak widzicie, już tutaj ja wysiadłem, bo byłem tam się z gospodarzem dogadać. No niestety, jak zwykle nie chcę być nagrywany, więc musimy sobie we dwóch poradzić. Ale zaraz będziemy napędy będziemy ładować. Tutaj. Jak widzicie, leżą, już gospodarz mi pokazał. Znaczy wiecie, właściciel poprzedni, gdzie, co i jak. No i zaraz zobaczycie. Okej, odepnę ci. Ojojoj, no. Dobra. Miruś, tylko spokojnie, żebyś nie rozwalił. Mamy radę. Dobra. Miruś jest... My żeśmy polnymi jechali, to wiecie, co tam się działo w tym zetorze, ale no... Może da radę, aż tyle nie było. No. Trochę do góry, ale nie tak. No, zresztą, zobacz. A jak widzicie, Miruś tutaj hardkorowiec, chce 2 naraz załadować. Po Januszowemu, ale może się uda. A jak nie, to będzie odkupywał. Ogólnie tam są takie małe linki, więc nie patrzcie, to jest drutem przymocowane. O. Patrz tego. Tak nie pionuj, bo zaraz spadną. Trochę wiesz, trochę wyrównaj. Dobrze jest. Mówisz? Ja nie dam rady. Dobra. Tylko tutaj uważaj na przyczepie, żebyś panie tego nie zrzucił, bo to jest droga rzecz. Oczywiście zaraz. Zapłacimy, wam pokażę. Zapłaciłem za napęd 6 tysięcy, więc dość okazyjnie, bo zazwyczaj chodzą po 8. Ale... Czekaj. Ja przytrzymię ci. Czekaj. Tylko mnie nie przejedź. No. Jedź. O. Dobra. Git. Zapniemy sobie pas. Na paletach niestety tylko się da. No, zapniemy sobie pas. I co? Droga powrotna nas czeka. Więc pewnie też zrobimy jakieś jedną przebitkę na odlanie się i tak dalej. Bo jednak po herbatce chce się dużo pić. No. Dobra. Zawiń rogala i co, jedziemy? Co, chcesz coś powiedzieć, czy co? A, jeszcze idę się rozliczyć. Patrz, się zapięty. Zapiłem. Czekaj, idę się rozliczyć. Idziesz ze mną, czy nie? Ja sprawdzę, czy wszystko dobrze. Dobra, to ja zaraz wrócę. Dobra, witam po cięciu. Już zapłaciłem, jak widzicie, na koncie mam 6 tysięcy tylko. Więc Miruś, chodź tutaj, sprawę do ciebie mam. Co? Ty, bo wiesz, ja tutaj biedny jestem, byś, wiesz, tam... Prasę byśmy na pół kupili, nie? Bo by ci tobie też się przydało. Dobra, to kupimy. Będziemy szukać w następnych odcinkach, nie? Dobra. Dobra.
to jedziemy z powrotem. Pakuj się do Zetura, tylko się nie wywal. Dobra. Ja. Dobra, oh, jest, zapięty. Dobra, jesteśmy już u mnie na gospodarce. Jak widzicie. No jak widzicie, już przyjechaliśmy. No i bierzemy się za zakładanie napędu. Ale to już poza kamerami zrobimy. Bo 60 tam stoi na stopniach i tak dalej w stodole. Więc tylko zostało nam założyć. Czekajcie, rozepnę sobie pasy, żeby zaraz uszatek mógł. A właśnie. To będzie problem teraz rozpiąć. Dobra. Zaraz się to ogarnie. I co, widzimy się z wami, jak już założymy ten napęd, więc ZW. I zaraz to zwracamy. Dobra, wyjeżdżaj, Miruś, wyjeżdżaj. Jak widzicie, piękna i bestia. Ach, ta się doczekała teraz. Wszystko potwira. Złodziej. Dobra, stój, daj się przejechać, bo to mój ciągnik w końcu. Co ty sobie wyobrażasz? Jutro będziemy testy robić, bo dzisiaj trzeba łopić, ale to jutro zobaczycie, jak będziemy testować. Znaczy za dwa dni, nie jutro, bo odcineczki się pojawiają z każdej serii co dwa dni, bo są akurat dwie. O, jadę. W następnym odcinku myślę, że będą testy ostre. Możecie jakieś pomysły na testowanie napisać, a my będziemy to praktykować. Dobra, zahamuję sobie. Mam nadzieję, że w nic nie przywalę. No jeszcze tylko tura sobie dokupię do niej i będzie miód, malina, orzeszki, fistaczki. Bo już jest naprawdę fajny ciągniczek. Miruś, co myślisz? Elegancko jest. O, patrz na to. Napęd elegancko, wszystko działa. Jeszcze błotniki żeśmy pojechali do sklepu tutaj dokupili od jakiegoś tam Zetora. Ale pasują. Naklejki przy okazji. A, i naklejki przy okazji kupiliśmy, bo już tamte się zestarzały. A tak, to wszystko pięknie, ładnie. Co, Miruś, idziemy opić. Znaczy, no, idziemy na herbatkę. Czekaj, tylko do stodoły zamknę, żeby nikt mnie tu nie łokradł. Halina kolację zrobiła, to idziemy. Och, czekaj, ta. I no. Och, dobra. Do następnego odcineczka. Cześć i papa. Miruś, chcesz się pożegnać? Z widzami? Cześć do wszystkich. Do następnego. Tak, widzimy się już za dwa dni. Cześć.